Chodź szybciutko. Chciałaś coś? Chciałaś coś? Chciałaś? Dzień dobry. Dzień dobry, misiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ptaszynko. Chciałaś coś do jedzonka? Ojej, chciałaś coś? Chodź szybciutko, chodź. No chodź, dostaniesz śniadanko. Chodź szybciutko, misiule kochany. Chodź, misiulku. Tak, co byś chciała? Co byś chciała? Ojej, co byś chciała? Moje słoneczko kochane, moje kochane, dzień dobry. Dzień dobry, już ci daję coś. Jabłuszko chciałaś? Dobra, jabłuszko chciałaś? Tak? Dobra, już ci daję. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Ja już wstawiłam pranie, dzisiaj jest sobota. Wstałam o 7, wstawiłam pranie i trochę posprzątałam w domu. Zaraz będę wychodziła, bo zobaczcie, jak jest. Boże, jak cudownie. To jest oczywiście trochę zgubne, dlatego że można by pomyśleć, że jest ciepło na zewnątrz, a jest tak średnio, dlatego że rano był tylko 1 stopień, było potwornie zimno, a teraz jest pewnie około 10, ale no i tak, no zobacz, jak jest takie słońce i nie pada, to od razu jest tak jakoś bardziej optymistycznie. Witajcie w nowym vlogu. Ja zaraz będę wychodziła, muszę iść do sklepu i pójdę na cmentarz się przejść. Dzisiaj nie mam planów wyjazdowych, natomiast wieczorem też nigdzie nie idę. Cały weekend w domu. Natomiast jak będzie taka pogoda jak teraz, to na pewno rano się zbiorę i pojadę sobie nad morze. Postaram się też wziąć kamerę i wam trochę ponagrywać, dlatego że no aż się prosi, żeby gdzieś pojechać i nie siedzieć w domu. Dzisiaj chcę trochę porobić właśnie takich rzeczy domowych, dlatego nie będę się już ruszała. Poza tym wcale nie jest ciepło tak naprawdę. No ale dobra, jutro się zbiorę i nawet na tą godzinkę pojadę, żeby sobie powdychać świeżego morskiego powietrza. No i tyle, także słuchajcie. Idę teraz się ubrać, ogarnę jeszcze parę rzeczy w domu, wyjdę i jak wrócę to... wychodzę i jak wrócę to się na pewno z wami jeszcze połączę. Ja niedawno weszłam do domu, jest prawie godzina 14, byłam w sklepie, byłam na cmentarzu, byłam jeszcze tutaj u koleżanki obok, dwa bloki dalej, coś jej tam pomóc zrobić, także słuchajcie, szłam sobie w samej bluzie, było cieplutko, normalnie, co za pogoda, to jest niesamowite. W każdym razie, teraz będę piła kawę, obejrzę sobie YouTube'a na pewno, bo chwilę chcę odpocząć i biorę się za układanie ubrań z kategorii ubrania domowe. To jest najgorsza szafa, słuchajcie, tam jest taki kocioł, tam jest wszystko, dosłownie te ubrania są zwinięte w kulkę i najlepsze jest to, że ja jakiś czas temu jak sprzątałam, pamiętam, że nagrywałam wtedy vloga, odłożyłam wszystkie t-shirty tego typu, jak ten z Zary, który jest nowiutki tak naprawdę, ale odłożyłam go na bok, ponieważ stwierdziłam, że ja już nim nie będę chodziła na co dzień, ponieważ nie lubię t-shirtów z nadrukami, zadecydowałam pewnego dnia, że po prostu nie będę w takich chodzić, więc wszystkie te koszulki, dużo było tam w ogóle nowych koszulek, odłożyłam do tej mojej magicznej szafy i tam też są jakieś getry, piżamy, ja jako tako w piżamach nie śpię, bardziej t-shirt do tego getry albo spodnie, cokolwiek, no ale to jest właśnie taka szafa z takimi różnymi dziwnymi rzeczami i słuchajcie, dzisiaj postanowiłam wyjąć w końcu jakąś pierwszą ładną, czystą, bialutką koszulkę, ja nie wiem czemu, słuchajcie, ja wiecznie chodzę w tych starych lumpach, poplamionych, jakiś mam taki sentyment do tych ubrań i nie mogę ich wywalić, ale dzisiaj one pójdą na szmaty, w ogóle się nie będę zastanawiała, po prostu zostawię, bo tam jest tak dużo tych rzeczy, szkoda w ogóle tego miejsca w tej szafie, także, a połowie i tak nie chodzę, także zrobię tam porządek ładny i tyle, nic z takich poważniejszych rzeczy na dzisiaj już nie mam do roboty, zmontować jeszcze filmik wam, o to jest jeszcze rzecz, którą muszę zrobić i teraz odpowiem wam na dwa pytania, które przed chwilą przeczytałam pod nowym filmikiem, dlatego że dzisiaj zanim wyszłam, udostępniłam wam jeszcze filmik, vloga. I pojawiło się pytanie odnośnie moich brwi, czym teraz maluję brwi? Słuchajcie, ja od kiedy zrobiłam laminację i farbkę, to ja nic nie robię tak naprawdę z tymi brwiami. Ogólnie ta laminacja powoduje, że te brwi robią się jakby te włoski bardziej elastyczne. I ja zawsze miałam sztywne brwi, natomiast teraz, mimo tego, że już minęło nie miesiąc od tej laminacji, to zobaczcie, obojętnie jakbym sobie nie ułożyła, one się tak układają. Więc ja na pewno na razie laminacji jeszcze nie zrobię, bo wiecie, laminacja to jest zabieg chemiczny. To też nie jest tak, że robicie sobie co 2 tygodnie, bo...
On ogólnie się trzyma około 6 tygodni, ale jest wiele czynników, które wpływają na to, że albo będzie się trzymał krócej, albo dłużej u Was. To jaką macie skórę, włoski, jak dbacie o te brwi, bo po laminacji o brwi też trzeba dbać o te włosy. To nie jest tak, że Wy sobie zrobicie laminację i heja. No nie, ja dbałam, używam olejków co wieczór, właśnie taką szczoteczką nakładam olejek i jakby przeczesuję te włosy w tym kierunku, więc one jakby są nadal elastyczne, więc póki co nie będę z nimi nic robiła. Myślę, że za jakiś tydzień, dwa wtedy poprawię sobie tą laminację. Natomiast farbkę robiłam jakoś w tygodniu. I teraz zrobiłam sobie ciemniejszy kolor. Zrobiłam ciemny brąz i odrobinkę czarnego dałam. I teraz już te brwi są po jakichś kilku dniach, więc przez pierwsze 24 godziny te brwi faktycznie są dość ciemne, natomiast potem jak już myjecie i tak dalej, no to one moim zdaniem wyglądają mega naturalnie, bo to nie wygląda jak henna, to wygląda po prostu jak naturalne brwi, także fajne są te farbki i one się trzymają około 4 tygodni, więc mniej więcej co 4 tygodnie trzeba powtarzać ten zabieg, bo... No chyba, że chcecie malować. Ja jak już jestem po 3 tygodniach, tak jak ostatnio, minęły 3 tygodnie, no to już wtedy na końcu troszeczkę musiałam domalować sobie, ale to też nie było tak, że one źle wyglądały, natomiast tutaj troszeczkę mi się jakby jaśniejsze zrobiły, więc brałam wtedy kredkę z Avonu Soft Black, nie mam jej tutaj akurat teraz, ale na pewno wiecie jaką chodzi, tam są chyba dwa kolory, no to ta ciemniejsza, Soft Black. I dosłownie, słuchajcie, robiłam takie 4 kreski z tej i 4 z tej strony i to było wszystko. Przeczesywałam taką szczoteczką i nic więcej z tymi brwiami nie robiłam, więc komfort niesamowity, słuchajcie, jak nic nie musicie z nimi robić. Ja co prawda nigdy z nimi problemu nie miałam i malowanie zajmowało mi jakieś 5 minut i nawet to lubiłam i lubię do tej pory, ale jak nie muszę tego robić, no to też spoko. Natomiast jakiś czas temu też wróciłam do pomady z Vibo, numer 3 Black Brown. I też właśnie robi to samo, widzicie, ostatnio trochę używałam jej, bo właśnie jak już miałam końcówkę tej farbki, to samo robiłam, brałam pędzelek i taki cieniutki, robiłam sobie takie kreski i rozczesywałam szczoteczką. Te pomady są naprawdę ekstra, z tym, że musicie dobrze dobrać kolor, no i uważać, je trzeba bardzo delikatnie nakładać, bo jak sobie maźniecie, to po prostu... Naprawdę, to jest tragedia. Także, no tylko te produkty, ta kredka z Avonu i to, nic więcej nie używam. Czasami te brwi wyglądają jakby jedna była ciemniejsza, ale to wynika z tego, że słuchajcie, rzadko kiedy stoję tak, że mam przestrzeń z dwóch stron. Na przykład teraz tu jest ciemniej i prawdopodobnie ta brew będzie ciemniejsza. Ostatnio siedziałam na ziemi i też chyba właśnie mam... Nie, albo ta była ciemniejsza, bo z kolei już nie pamiętam, ale też jakoś tak było, że miałam coś przestawione, jakieś krzesła tu stały, bo wszystko odsunęłam, żeby móc nagrywać. I padał cień po prostu, także ogólnie ten kolor tak wygląda, wydaje mi się, że one naprawdę naturalnie wyglądają teraz, więc póki co nic z nimi nie robi. Ja też odzwyczaiłam się od takich zupełnie ciemnych brwi. Miałam takie momenty, że malowałam mocniej, potem lżej, ale to wiecie, to tak jest jak z włosami u mnie. To zależy od nastroju, humoru, od dnia, więc póki co noszę takie, może za chwilę będę nosiła ciemniejsze, nie mam pojęcia. I dobra, drugie jeszcze pytanie na szybko. Ktoś mnie zapytał, czemu mam ukrytą... liczbę subskrypcji. Słuchajcie, ja to już dawno temu ukryłam, bo tak naprawdę mam taką opcję, to z niej skorzystałam. Możecie mieć subskrypcje na wierzchu, nie musicie ich mieć. Tak naprawdę bardziej rozumiem, że to Was ciekawi. Jeżeli Was to ciekawi, ja mam około 8000 subskrypcji i ja je ukryłam, bo nie czuję takiej potrzeby, słuchajcie, żeby one tam były. W ogóle YouTube się strasznie zmienił i tak naprawdę YouTube już jakby ilość subskrypcji nie jest jakby... nie odzwierciedla nic, bo słuchajcie, są kanały, które mają na przykład po 100-150 tysięcy subskrypcji, a pojedyncze filmiki ogląda 3000, 4, 5 do 10, czasami jak jest jakiś taki filmik typu haul, no to 25 tysięcy, ale zobaczcie jak to jest mało w stosunku do ilości subskrypcji, więc tak naprawdę ta ilość subskrypcji, komu ona jest potrzebna? Ja jej nie potrzebuję. Jeżeli Wy ją potrzebujecie, macie ochotę, to pytajcie, ja Wam będę mówiła, ile mam subskrypcji. Co jakiś czas też pokazuję te subskrypcje, właśnie żebyście mogły sobie tam ewentualnie zobaczyć, jeżeli Was to interesuje. Ja po prostu stwierdziłam, że te subskrypcje, one, ja nie żyję z YouTube'a, one mi nie są potrzebne, więc akurat je już jakiś czas temu w sumie... akurat... już jakiś czas temu je ukryłam, także no... No, ale to nie jest tajemnica, nie jest sekret. Macie ochotę, pytajcie, ja Wam będę mówiła. Ale u mnie to się tak, wiecie co? Powiem Wam szczerze, że ta oglądalność na YouTubie zauważyłam, że ona jest coraz mniejsza tak naprawdę. I
Oczywiście przybywają nowi widzowie i jakby super, ja się mega z tego cieszę. Bardzo dziękuję, że subskrybujecie mój kanał, jesteście. Ale zauważyłam, że już ten YouTube jakby odchodzi trochę. Już jakby nie ma szału na YouTube. Także nie wiem, ile to jeszcze pociągnie wszystko. Wydaje mi się, że niedługo. Ale póki co, no jakby zobaczymy. No dobra, słuchajcie, ja teraz uciekam, bo jak zwykle się rozgadałam, a chciałam nagrać krótkiego vloga. Także robię kawę, idę coś pooglądać i widzimy się już na pewno później. Wydaje mi się, że wieczorem albo nawet jutro. Zobaczymy. I mamy poniedziałek. Ja właśnie wróciłam z pracy. Nie łączyłam się z wami wczoraj w ogóle. W sobotę też miałam się połączyć i nie połączyłam, dlatego że ojej, trochę się działo, słuchajcie, ogólnie i miało się nic nie dziać, a trochę się działo, ale zanim wam poopowiadam trochę o weekendzie, no nic takiego, ale jakoś tak zabrakło mi po prostu na wszystko czasu. Natomiast chcę wam właśnie jeszcze powiedzieć dwa słowa odnośnie tego, co przed chwilą usłyszeliście, czyli jak mówiłam o tych subskrypcjach. Pamiętajcie, że ja nie traktuję tych pytań jako wścibskie czy coś takiego, bo pisząc można się różnie zrozumieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie śmiało pytać. To, że ja je poruszam w filmiku tutaj, na tak, wiecie, nie zawsze tylko odpowiadam. Czasami właśnie poruszam też w filmiku jakiś temat, albo właśnie chcę tak odpowiedzieć ogólnie na jakieś pytanie. To właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że nie wszyscy czytają te komentarze i może ktoś jeszcze by chciał na przykład wiedzieć, dlaczego mam schowane subskrypcje. Także dlatego po prostu jakby to pytanie się tu pojawiło. To nie jest nic jakby, wiecie, bo kurczę, to jest taki dziwny przekaz, ten kurczę internetowy, jeszcze to pisanie, to już w ogóle, ja bardzo nie lubię pisać, ja mam wrażenie, że ja totalnie się nie nadaję do pisania i dlatego portale randkowe internetowe są nie dla mnie, nie umiem, słuchajcie, nie umiem w ogóle utrzymywać takich relacji internetowych, albo z kimś mam kontakt i się spotykam, albo nie mam żadnej relacji z jakąś osobą, bo nie umiem. No słuchajcie, ja nie lubię siedzieć na przykład w telefonie i pisać. Mogę czasami popisać, ale mi się bardzo szybko nudzi, dlatego no to jest to, co ja wam kiedyś mówiłam. Ja po prostu inaczej jestem wychowana. Ja się wychowywałam w czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych i jakby to było normalne, że ludzie się spotykają, po prostu. A teraz jest wszystko jakieś takie kurde naciągane, mam wrażenie. No, także w ogóle nie wiem, zboczyłam z tematu, ale słuchajcie, jeśli chodzi w ogóle o sobotę, to faktycznie trochę posprzątałam w tych tam ciuchach domowych. Coś tam wywaliłam, co prawda nie za dużo, ale i tak jest mały sukces. Potem właśnie ja nie pamiętam, co jeszcze robiłam, ale w każdym razie wieczorem na spontanie pojechałyśmy na mecz, dlatego że ja w ogóle nie wiedziałam, że jest mecz. Koleżanka mi napisała, więc zebrałyśmy się, ale dosłownie tak na speedzie. Pojechałyśmy do pubu na ten mecz, potem poszliśmy do innego pubu potańczyć. Tam spotkałam bardzo dużo swoich znajomych tutaj z miasta i ogólnie było śmiesznie. Ja czasami, słuchajcie, jak spotykam takich ludzi, znaczy z niektórymi się widzę tak na co dzień, ale są takie osoby, których nie widziałam kupę lat i na przykład mam takie wtedy wrażenie, że ten czas w ogóle nie minął. Dziwnie. No, a minęło, no i na przykład jednego nie widziałam prawie 20 lat, także to jest w ogóle szokujące, a jeden mój kolega mówi do mnie, że pisałem do ciebie, ale nie odpisałaś. Ja, słuchajcie, na Messengerze. I ja tak ostatnio spojrzałam, mówię, wczoraj chyba, tak wieczorem, zerknęłam na tego Messengera, słuchajcie, on do mnie pisał w lipcu 2019. No nie wiem, no ale właśnie to jest takie dziwne, bo skoro ktoś pisze i ja czasami po prostu, słuchajcie, zapominam odpisać i tak jak mówię, ja nie jestem internetowa, ja nie siedzę cały czas w telefonie i kurczę, jak ktoś na przykład chce faktycznie tego kontaktu, to mógłby się przypomnieć przecież, no ja też nie mam takiego, wiecie co, ja jestem dość asertywna, więc nie mam problemu z powiedzeniem komuś, nie wiem, że nie chce się spotkać albo coś, jakby faktycznie nie chciała. Tu po prostu ewidentnie zapomniałam i no i kolega się nie przypomniał i wczoraj mi to, znaczy przedwczoraj, w sobotę mi to wypomniał, że się nawet nie odezwałam do niego, także to jest taki mój właśnie kolega z kiedyś, także taki prawie sąsiad z kiedyś. No, także ogólnie sobota była naprawdę fajna, niestety siedziałam na dworze dość dużo, bo ta impreza w ogóle jakoś tak się przeniosła na dwór, nie wiem czemu. I strasznie zmarzłam, słuchajcie, po prostu było tak zimno, ja byłam w samej harmonesce i w tej mojej panterkowej koszuli i to było coś strasznego, ja tego tak nie czułam, bo teraz się śmiałam, gadałam i jakoś tak, nie wiem, no na szczęście nic nie piłam zimnego tam na dworze, bo w sumie myślałam, że już będziemy wychodzić, a tak minęły chyba 2 godziny jeszcze, także jak siedziałam, to potem się trochę takim kocem nakryłam, bo tam były takie koce, ale źle się czuję, słuchajcie, tak mnie znowu wszystko tutaj boli, całą noc kaszlałam i plecy, ja nie wiem, ja mam nadzieję, że się nie rozłożę, ja ciągle tylko to polipirynę biorę ostatnio, bo no taki czas jest teraz dziwny, rano 1 stopień, wieczorem kurde to samo, jest coś strasznego, dzisiaj w ogóle będzie padać, bo są takie chmury, także to w niedzielę z kolei nigdzie nie wychodziłam, postanowiłam, że mimo tego, że pogoda jest piękna, było zimno, siedziałam w domu, siedziałam, robiłam sobie jakieś tam swoje rzeczy
I między innymi, słuchajcie, zaczęłam oglądać w końcu Lucyfera. Jestem chyba na 6. odcinku tego 6. sezonu ostatniego. Zostało mi chyba, tak mi się wydaje, że 4 albo 5 odcinków. Ja nie wiem, ile jest w tym 6. sezonie. Chyba 10. W każdym razie, muszę wam powiedzieć, że ten Lucyfer, no ten sezon jest zdecydowanie lepszy od tego poprzedniego, natomiast te pierwsze odcinki, mam wrażenie, że one nie były aż taką bajką, a to, co jest teraz, nie wiem, jakoś tak oglądam i jakby obejrzę ten sezon, na pewno, no bo to jest ostatni sezon i no ja uwielbiam tego Lucyfera, tylko to już takie zrobiło, kurde, no chyba za dużo tych sezonów, wiecie? Tym bardziej, że takie 2 sezony tam stamtąd to bym totalnie w ogóle wycięła z tych 6, bo one były takie, nie podobały mi się. Więc no tak, nie wiem. Czasami chyba trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. Tutaj za długo to przeciągnęli i zobaczymy. Jak mi się uda, to może dzisiaj skończę, no bo te odcinki jakoś tak szybko lecą, więc może dzisiaj skończę, jak nie to jutro. I zacznę coś innego oglądać. Jeszcze nie wiem co, ale też słuchajcie, w ogóle widziałam, że w kinie pojawi się na Halloween Paranormal Activity. Nie wiem, czy lubicie ten horror, ja bardzo lubię. I będę szła prawdopodobnie w ogóle na noc horrorów, także tu mam do wyboru, bo podobno jest też impreza Depeche Mode. Ja też mam tego dnia kolonoskopię, to jest wszystko 29 października, czyli tak nie do końca w Halloween, no ale to zawsze tak piątek, sobota są różne imprezy, takie wiecie, w kinach jakieś tam noc horrorów, to właśnie 29-30. Także jeszcze nie wiem, co wybiorę, w ogóle nie wiem, jak po tej kolonoskopii będę się czuła, więc zobaczymy, w każdym razie to dużo tego wszystkiego. Ja w ogóle nie wiem, jak ja jutro wstanę. Słuchajcie, jutro są moje urodziny, 39. I mam nadzieję, że będę jakoś w miarę się czuła, żeby wstać i iść do pracy, bo tak szczerze mówiąc, leżeć w łóżku samej przez cały dzień to trochę tak słabo, ale no nie wiem, teraz jest godzina w ogóle 15:15 i nie wiem, czy będę się kładła, chciałam na chwilę się położyć, ale chyba tego nie zrobię, bo o 17:00 koleżanka przychodzi na brwi, także nie wiem za bardzo, co ze sobą zrobić. Chyba po prostu się przebiorę w dres jakiś wygodny, może sobie coś obejrzę na YouTubie, bo pewnie coś się pojawiło, także no, to w sumie tyle, co chciałam wam powiedzieć. A jeszcze wam powiem 2 słowa odnośnie, słuchajcie, tego korektora nowego. No More Dark Circles. Pisałyście mi też o nim i słuchajcie, ja już go mam teraz drugi raz i to, co wam mogę powiedzieć, to, że on niestety, ale wygląda zdecydowanie gorzej pod moim okiem niż, już wam pokazuję, niż ten NYX Born to Glow. Ja uwielbiam ten korektor. Fakt jest taki, że ten jest bardziej kryjący, on naprawdę dobrze kryje i też ładnie się trzyma, ale niestety przez to, że wiecie co, bo no kwestia nawierzenia, moja skóra ogólnie jest sucha i to też nie jest tak, że słuchajcie, ja teraz jakby, bo ja szukam różnych nowych kosmetyków, no szukam jakby tych najlepszych dla siebie, lubię też jakby testować nowe, aczkolwiek jest taka część kosmetyków, do których zawsze wracam, jak wiecie, jak mnie oglądacie. I to też nie jest tak, że ja na przykład bym teraz poszła do jakiejś super kosmetyczki, ona by mi zmieniła pielęgnację i wszystko by się zmieniło, bo to tak trochę nie działa, nie? U mnie jest jakiś problem chyba w środku, bo to też jest tak, że ja mam i nogi suche, ja w ogóle jestem, już nieraz mówiłam, suszkiem, także ja tak zawsze miałam i to też piję tą wodę, także też nie wiem, z czego to może wynikać. No może jak zrobię te wszystkie badania, to się okaże w końcu. W każdym razie dbam o skórę pod okiem, pod oczami, ale niestety no na przykład ten korektor, ten NYX, on wygląda delikatnie, on też kryje, tak jak wspomniałam, słabiej od tego, natomiast on jakby mimo tego, że ta skóra moja ciągle tu pracuje, bo raz te wory są większe, raz mniejsze i najgorzej jest w tym miejscu właśnie, o tutaj, bo takie kreski się robią, przy tym aż tego tak nie widać. Przy tym widać to bardziej, bo on jest po prostu też bardziej suchy. Mocniej kryje, jest bardziej suchy. Ja nie mogę korektora nie przypudrować, mimo tego, że moja skóra jest w miarę, no, wysuszona. Dlatego, że ja w ogóle pudru daję mało, ale no skórę pod oczami muszę delikatnie przypudrować, dlatego że jak nie przypudruję, to ten korektor się świeci i niestety moje wory są uwydatnione, więc ja niestety muszę użyć trochę pudru jakiegoś i no dzisiaj na przykład nie jest najgorzej, to zależy od dnia, ale ogólnie jeśli chodzi o krycie, nie macie problemów z suchą skórą, no to on jest naprawdę, słuchajcie, spoko ten korektor. Przypominam, że mam numer 3. Jedna z was mi pisała chyba, że ma 2, tak? I że 2 też jest taka ładna, neutralna. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo ja nie znam tych korektorów, testery w ogóle były gdzieś tam powywalane, więc tylko widziałam chyba ten i 4 sprawdzałam, 3 i 4, bo innego nie znalazłam, także no, to tyle. Także dobra, i chyba to jest wszystko na tę chwilę, tak mi się wydaje. Miałam wam tyle do powiedzenia i pewnie wszystko już mi wyleciało z głowy, bo chciałam nagrać wam rano, ale oczywiście nie zdążyłam, rano też miałam głowę, także
No, dobra, robię sobie herbatę w takim razie, jakąś jesienną. Mam pomarańcze, mam goździki i cytrynę mam. To zrobię sobie sok malinowy, zrobię sobie taką herbatę i może poglądam trochę YouTube'a i zobaczymy, co z tymi plecami. Wezmę też sobie polopirynę, mam nadzieję, że jutro będzie lepiej, jest taka babcia stara. Dobra, uciekam, słuchajcie. I pojawię się znowu później albo jutro. Zobaczymy, jak uda mi się dzisiaj, to jeszcze dzisiaj, a jak nie, to już jutro. I słuchajcie, jeszcze chcę Wam coś powiedzieć, bo odnośnie włosów i się też Was coś zapytać przy okazji, bo jeśli chodzi, słuchajcie, o moje włosy, to część z Was mi pisała, że to jest bardziej kasztan niż czekolada, bo jest odcień czerwony. Słuchajcie, czekolada ma w sobie odcień czerwony. Te kolory są ogólnie dość zbliżone, ale ja mam wrażenie, że kasztan jest bardziej złoty, także... Bo chyba niektórzy pomylili gorzką czekoladę po prostu z czekoladą. Jak weźmiecie sobie czekoladowy nawet lakier do paznokci, on przeważnie ma w sobie czerwień. Jak weźmiecie go pod światło, to będziecie to widzieć. I tak samo jest z moimi włosami. My postawiłyśmy na czekoladę dlatego, że ja już miałam takie te włosy trochę przetrawione i miejscami wpadały w zieleń, więc żeby to zneutralizować, użyłyśmy właśnie tego czekoladowego odcienia i w sumie póki co ten kolor się ładnie trzyma. Także podoba mi się, natomiast ja chyba nie będę, słuchajcie, grzywki więcej robiła. Ja uwielbiam grzywkę, ale mi się totalnie ta grzywka nie trzyma. Po wyjściu od fryzjera cudownie. Jak sobie rano ułożę, przez chwilę jest cudownie, ale potem niestety moje włosy są tak proste, że ta grzywka po prostu z jednej strony, ona mi po prostu wisi. To jest taki strąg. Także... strąg. Taki wiecie, że po prostu no to się w żadną stronę nie układa, to po prostu wisi, także... Zastanowię się, czy jeszcze zrobię grzywkę. Póki co w domu, jak jestem, spinam, a jak mam właśnie zaraz po umyciu, to staram się ją na szczotkę właśnie nawinąć. Może jak będzie dłuższa, będzie się lepiej układała. Nie mam pojęcia. W każdym razie chcę się Was zapytać o coś innego. Boże, ja znowu gadam mi o tym, co trzeba. Znaczy nie, no to też chciałam Wam powiedzieć, ale żebym nie zapomniała. Słuchajcie, czy macie do polecenia jakąś maskę koloryzującą? Dlatego, że ja bym chciała ten kolor ogólnie, bo mój plan jest taki, żeby już nie farbować włosów farbami. Jedyną farbą, którą użyję do koloryzacji, będzie Color Touch. To jest słaba farba na słabej wodzie, która praktycznie w ogóle nie niszczy włosów. No pewnie jakbym robiła co drugi tydzień, to no, odczułoby to moje włosy, ale generalnie jak będę robiła nawet raz na miesiąc czy na dwa miesiące, to myślę, że to będzie 100 razy lepsze niż farbowanie tymi zwykłymi farbami. Co lepsze, chciałabym też przejść właśnie na maski koloryzujące. Ja mam taką maskę brązową z Rossmana. Ona za bardzo koloru nie daje, ale gdzieś tam widać, słuchajcie, że te włosy ładniej po niej wyglądają. Jakby są bardziej świecące i przez to ten kolor jest taki bardziej żywy. Natomiast mi chodzi o stricte taką maskę na przykład czekoladową właśnie. Czy macie jakąś do polecenia? Używacie jakiejś? Bo wiem, że nie wszystkie są fajne. Jest dużo masek, które barwią wszystko naokoło, a włosy niekoniecznie. Albo spływają potem z tych włosów. Natomiast ja bym chciała, to jakby cena nie ma znaczenia, ponieważ tego i tak się nie używa codziennie, więc jak ja to kupię, to na pewno mi starczy na jakiś tam czas. Więc chciałabym, żeby po prostu te włosy właśnie między koloryzacją na po długości odświeżać sobie. Także jeżeli macie jakiś pomysł, używacie jakichś masek koloryzujących, to napiszcie mi proszę w komentarzach, to zerknę sobie, poczytam, bo... No bo właśnie mam na jakąś ochotę. Dzisiaj już nawet oglądałam coś na Allegro, ale w sumie ich jest tak dużo, że nie wiem, na jaką się zdecydować. Także jak coś macie do polecenia, to dajcie proszę znać. I mamy 12 dzień października, czyli moje urodziny. Muszę Wam powiedzieć, że ten dzień jest całkiem fajny. Jest teraz godzina już 15:30, ja wróciłam z pracy, bo mam też teraz w Żabce odebrać paczkę, zaraz Wam pokażę, co przyszło z HM-u. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o urodziny, to ja nigdy tego dnia nie lubiłam, znaczy nigdy. Od wielu lat już jakby nie świętowałam, starałam się w ogóle nie myśleć o tym, że mam urodziny, bo miałam wrażenie, że coś się znowu kończy, jestem o rok starsza i podobnie mam w Sylwestra. Ale to pewnie jak mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja za dużo po prostu, akurat w te dwa konkretne dni w roku, ja za dużo myślę, za dużo się zastanawiałam, zastanawiałam. Myślę, że mogę powiedzieć już to w czasie przeszłym, dlatego że właśnie teraz są przełomowe urodziny. Mam 39 lat i jakoś tak czuję się zadowolona, wiecie, tak... To nie jest tak, że w 100%. Są rzeczy, które jeszcze jakby, mam nadzieję, są przede mną. Rzeczy, które jeszcze zrobię, których doświadczę i tak dalej. Ale jakoś tak uświadomiłam sobie ostatnio, że ja mam tyle wspomnień, bo zaczęłam się zastanawiać, co dobrego mi się przydarzyło przez te 39 lat. I wiecie co?
Ja mam tyle wspomnień różnych, poznałam tylu ludzi, były wzloty, upadki, były tak naprawdę no, różne sytuacje w życiu. Miałam momenty lepsze, gorsze jak każdy, ale właśnie, to jest, słuchajcie, chyba słowo klucz. Każdy tak ma, nie ma ludzi, którzy żyją cały czas z uśmiechem na twarzy i w ogóle wszystko im się układa. Nawet jak tego nie pokazują, to każdy, słuchajcie, ma swoje doły i każdy ma do tego prawo, także ważne jest chyba to, żeby właśnie co jakiś czas się jakoś tak podbudowywać i myśleć o tym, co dobre. I ja zauważyłam, że u mnie właśnie te wszystkie wyjścia, z racji tego, że ja nie mam rodziny, więc mogę sobie łazić ile chcę, to właśnie te wyjścia powodują, że ja mam je cały czas w głowie, tyle różnych śmiesznych sytuacji, jak gdzieś byłyśmy z koleżankami, coś robiłyśmy, gdzieś pojechałyśmy. I to jest właśnie chyba, słuchajcie, to. Trzeba tak żyć, jak, żeby po prostu mieć co pamiętać, więc no ja jestem zadowolona, naprawdę. Dzień się jeszcze nie skończył, ale myślę, że już nic się nie wydarzy, ponieważ ja niestety się słabo czuję, plecy mnie tak bolą, słuchajcie, drugą noc nie spałam, ponieważ to jest taki dziwny ból, że przekładałam się z boku na bok i cały czas się budziłam, co zasnęłam, to się obudziłam i niestety, no, nie było to przyjemne, myślałam, że nie wstanę do pracy, ale też chciałam spędzić w sumie ten dzień z moimi koleżankami i kolegami z pracy, tak nie chciałam siedzieć sama od rana, więc dlatego poszłam, zmobilizowałam się, no i w ciągu dnia zawsze jest troszeczkę lepiej, ale już teraz znowu zaczynam czuć, słuchajcie, jeszcze mi teraz gardło boli, także masakra, także prawdopodobnie resztę dnia spędzę sama ze sobą pod kołderką, ale to też nie jest w sumie źle. Jutro przychodzi koleżanka, w sobotę przychodzą kolejne dwie koleżanki, także myślę, że jest okej, nie ma co się, słuchajcie, dołować. Poza tym, co? Będę na pewno się odkurzała, właśnie wykąpię się, zmontuję wam ten filmik, żebyście mogły jutro zobaczyć i właśnie, słuchajcie, w sobotę wrzucę wam taki miszmasz haul z H&M-u, dlatego że ostatnio była wyprzedaż, jakaś międzysezonowa, sezonowa, już nie wiem. Były też dni H&M-u i ja wtedy zamówiłam jedną paczkę, to było chyba 2 tygodnie temu. I właśnie, tak, i właśnie nagrywałam ten filmik chyba, właśnie, i nagrywałam ten filmik jak wróciłam od fryzjera. I wy go zobaczycie jutro, natomiast tydzień jakoś później pojawiła się kolejna wyprzedaż. I ja znowu coś zamówiłam, mało tego jest, ale wam tutaj pokażę, no bo jakby... No skoro i tak to przyszło, to już nie będę, no bo co mam z tym w sumie zrobić, trzymaj do kolejnego hola, bez sensu, tym bardziej, że już tamten jest i tak nagrany i tak, a chciałabym, żebyście tego vloga zobaczyły właśnie jutro, zobaczymy jak to wyjdzie wszystko, także ja tych holi ostatnio, jak zauważyłyście, nie robię za dużo, bo też w sumie, no co, tą Zarę, ta Zara będzie tam chyba wisiała już, słuchajcie, do końca roku, nie wiem, coś nie mogę pochować tych rzeczy, to znaczy tam są też kurtki, więc jakby... No i jeansy, dobra, muszę to pochować. W każdym razie, słuchajcie, jeśli chodzi o ten H&M, to zamówiłam znowu coś do domu, bieliznę i jedną bluzkę, na którą czaiłam się już długi czas. I zacznę może, słuchajcie, od ręczników. Jeny, w ogóle, słuchajcie, dostałam takie dwa piękne kwiaty doniczkowe. Jeden to jest fikus, taki dość duży. Muszę kupić teraz jakieś stojaki. Nie wiem, gdzie kupić stojaki na te kwiaty, bo też nie chcę, żeby to były jakieś olbrzymie te stojaki, żeby mi zawaliły cały dom. Tylko chciałam coś takiego subtelnego, żeby właśnie między innymi tego fikusa postawić i moją palmę taką dużą, którą widziałyście. Dostałam od mojej koleżanki babci świętej pamięci. Także chciałam jakieś takie dwa stojaki kupić i w Ikei coś znalazłam, ale słuchajcie, nie mogę tego zamówić online. Ja nie wiem, kurde, w tym Gdańsku nic nie ma i nic nie można potem zamówić, także... Niedługo zobaczycie, pokażę wam. To są moje 10, 11 kwiat, także mega się cieszę, uwielbiam, czuję się jak w dżungli i od razu jakoś tak mam więcej energii od tych kwiatów. Ale wracając do H&M-u. Słuchajcie, zamówiłam 3 ręczniki, dlatego że moje ręczniki, które kiedyś kupowałam i w Wisku, i w Ikei, one już są bardzo brzydkie. Też ja farbuję włosy, więc wiecie, one się tam farbują często od włosów. Także chciałam jakieś nowe kupić i słuchajcie, była promka i były po 10 zł, po 9,99. Bardzo ładny zielony kolor, otworzę może jeden. Było napisane, że dobrze chłoną wodę. Ja właśnie jakiś czas temu kupiłam, słuchajcie, w Wisku takie, no fajne ręczniki, za chyba 15 zł. Ten sam wymiar, 50 chyba to jest na 70, tak. I słuchajcie, one w ogóle nie chłoną wody. Wycieracie i tak sobie przecieracie tą wodę po ręku, także masakra. Prałam, moczyłam, cuda robiłam na kiju, niestety no nie chłoną tej wody. Więc... Ten ręcznik wygląda tak, bardzo przyjemny, on nie jest duży, ale jest wystarczający, także, czy ma zawieszkę? Ja właśnie, słuchajcie, nie lubię jak nie, o jest, także zobaczcie, zwykły taki, chociaż może ja mam ciut większy, już nie wiem, ale te też są ok, te są takie ładne, zieloniutkie, więc do moich szarych płytek będą ładnie wyglądały, wrzucę je oczywiście do pralki, bo, no bo trzeba, bo one w ogóle tak dziwnie pachną, także
3 takie ręczniki. Wzięłam też majtki. Mam wam pokazywać majtki? No pokażę w sumie. Chciałam jakieś takie właśnie, żeby nie miały... Ja mam jakieś bezszwowe, natomiast... chciałam jakieś nowe, szczerze mówiąc. Ja w bieliźnie też muszę zrobić porządek. Jezu, ja wszystko tak trzymam, chomikuję, nie wiem po co. I to są jakieś brazyliany, tylko wiecie co, nie było widać, jak one wyglądają. Ja na przykład nie wiem, co to są brazyliany, więc... A, dobra, to są takie wycięte, no to w sumie fajnie, tylko że... Wiecie co? Co tu jest bezszwowego? Chyba ta góra tylko. Mi chodziło, żeby to było bezszwowe, a to nie jest bezszwowe. No jak tak może być, słuchajcie? Ja wziąłam teraz S-kę, bo kiedyś kupowałam M-ki, takie fajne majtki, które są cały czas niedostępne. I one są jakby ciut za duże, mam wrażenie. Także wziąłam sobie S-ki, S-ka będzie dobra, tylko kurde, oni tak nie powinni, słuchajcie, pisać, bo... No to nie jest... Co to jest bezszwowe? Tylko ta góra. A po co mi to bezszwowe? A, no może to sukienki, ale mi chodziło o to tutaj, żeby to było... O jeny, też taki ładny zielony kolor. No prawdopodobnie je zostawię, bo wydaje mi się, że one będą dobre, bo one się rozciągają. Ale, normalna cena to 39 zł, natomiast ja za nie dałam 19,90, także no dobra, niech już będą, przecież nie będę tych majtek odsuwała. I właśnie ostatnia rzecz to jest, słuchajcie, koszula bawełniana. Jak wiecie, ja białych koszul takich klasycznych nie lubię, ale ta dziś mi chodziła aż po głowie, ja ją widziałam też w sklepie stacjonarnym i wiem, że ona jest dość mocno oversize'owa, więc widziałam, sorry, S-kę. I zaraz zobaczymy. Ona może nie do końca jest taka na teraz w sumie, ale z drugiej strony, czy ja wiem? Ja w ogóle, słuchajcie, teraz noszę jakieś takie bluzki cieńsze i na to ramoneskę i na to jeszcze kurtkę. Tylko ta kurtka Zary, o ta, to co ciężko nazwać w ogóle kurtką jesienną chociażby. To jest bardziej taka wiosenna kurtka, więc jak ja pod to założę ramoneskę, bo ona jest taka luźna cała i pod to jeszcze długi rękaw, to naprawdę mi nie jestem ciepło, tylko mi powiedziała bardzo normalnie, więc... No, taka koszula, słuchajcie, faktycznie jest ogromna. Jak na S-kę. I może ją tak na szybko, słuchajcie, założyć, zobaczymy, jak ona wygląda. Ona była teraz przeceniona. Normalnie one kosztują 59 zł, ale właśnie teraz była po 29. I to jest 100% bawełny. Także pewnie będzie się trochę gniotła, ale to nic. Poczekajcie, już ją zakładam. No trochę taka piżamowa, ale fajna, bo to trzeba wystylizować, nie? Bo ona jest teraz tak, wiecie, wyciągnięta. Ogólnie rękawy ma długie, wszystko jest ok, chyba nawet bym nie chciała większej, bo w sumie po co? Aczkolwiek jakbym miała M-kę, wiecie, bo to z tymi oversize'ami to tak jest. Dla niektórych oversize to jest bluzka, która delikatnie odstaje. No dla mnie akurat myślę, że spokojnie mogłabym mieć M-kę i wcale bym się nie obraziła. Może nawet zamówię, bo chyba ta wyprzedaż jeszcze jest, aczkolwiek zobaczcie, tak ona wygląda. Fajna, ja ogólnie siebie lubię w błękicie, więc... Wydaje mi się, że ten kolor jest taki bardzo, bardzo twarzowy. Dawno nie miałam koszuli w ogóle bawełnianej. Zobaczcie, te rękawy są ogólnie długie, tyle że no, koszula jakby pracuje, tak? Bo ona ma obniżoną linię ramion, więc zobaczę. Myślę, że sobie ją chyba zostawię za 29 zeta. W ogóle ta koszula, słuchajcie, w panterkę. Ja wam ją jeszcze raz pokażę, bo ja w niej właśnie w sobotę teraz byłam w pawie. Bo wy mi pisałyście, ja teraz sobie przypomniałam komentarz, właśnie muszę niego odpisać, że... Jedna z was mi napisała, że ta koszula jest ciemna. Wiecie co? No zobaczcie, ona nie jest ciemna. Ona jest bardzo rozświetlająca przy twarzy. Jedna z was właśnie pisała, że zamówiła, a ona ma inne kolory. I jestem w stanie w to uwierzyć, że ona ma inne kolory, bo słuchajcie, z tymi ciuchami właśnie tak jest. Także, no, tak jak długości spodni. Zamówicie 3 M-ki i każda będzie o innej długości. Jedna będzie szersza, druga będzie węższa M-ka. Także z koszulą też tak może być. Ta jest przepiękna. I z racji tego, że mam jeszcze czarną, kiedyś mówiłam wam z Lumpa, to już nie chciałam drugi raz powielać i kupować takiej satynowej, aczkolwiek jakbym jakąś fajną znalazła w jakimś fajnym odcieniu, to może bym kupiła, ale póki co taka rzecz jest właśnie taka uniwersalna, bo możecie ją wszędzie założyć. Ja ją założyłam do tych niebieskich jeansów, co tam wiszą do pubu i do tego Reeboki. Miałam też sporo biżuterii, kolczyki i tak dalej, jakiś wisior i jeszcze oświetlony dekolt i to naprawdę bardzo ładnie wyglądało, także... Ale ta też jest chyba spoko, nie? Wydaje mi się, że jest naprawdę ładna. Ona też fajnie będzie wyglądała do shortów, ale zastanawiam się, słuchajcie, wiecie, z tym rozmiarem, czy ja jednak nie zamówię sobie M-ki. Jakoś tak mam wrażenie, że dla mnie oversize to jest oversize. To jest coś, co jest po prostu mega duże, a nie takie... Ja bym powiedziała, że to jest akurat. Dla mnie to jest normalny rozmiar koszuli, także dobra. Idę patrzeć, czy jest jeszcze M-ka, jak będzie to zamówię i myślę, że sobie tą koszulę zostawię, bo jest spoko. Niby taki trochę gniot, ale
kto by na to zwracał uwagę. Dobra, słuchajcie, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam was też na Instagrama i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia, pa!